Dobry wieczór. Widzimy się w Czechach. Jesteśmy przy grodzie Wittstein. Zgadza się. I będzie to chyba bardziej urbexowy odcinek, bo tam są ludzie, jakieś ognisko chyba. Coś się tam dzieje, tak. Coś tam może opalimy gdzieś w jakimś takim bardziej cichym miejscu, jakiegoś fluxa. Tak, bo możliwe, że się uda nam wejść w piwnicę, bo są piwnice. I w piwnicy przeprowadzimy śledztwo, a urbexowy będzie, bo jest coś zwiedzać, bo są te ruiny i dobrze zachowane. Ruiny zamku. Ruiny zamku. Zasadzie, zaraz zamku, zobaczycie. Grodu, pałacu z czasów renesansu, renesansowych w tym stylu. Będą przebitki, jeżeli chodzi o zdjęcia, tutaj z tablic, tak, historia. Wygląda, historia będzie też w filmie. I jest z nami Iwan. Ahoj. Dokładnie, Ahoj. Po czesku. Także zaczynamy odcinek. Chodźcie za nami. Idziemy. Przeżyję może jakoś ten atak tych ciem. A jak będę się ruszał, to raczej nie będą mnie atakować, dobrze. Dodatkowo na tym światło mogą się rozwinąć. A, no tak. Jak widzicie, tutaj fajnie robić. Tak, będę pokazywał w miarę. Może coś będzie widać, będziemy doświetlać. No. Nie, dobra, bardziej różnicy. O kurde, no jest. Spadłoby się trochę. No grube powiem, nie powiem. Grube na 3 metry, albo na 2. O, to wam pokażemy. Jak to mniej więcej wyglądają te zabudowania właśnie. Przeszliśmy właśnie przez to po tym moście. Ono akurat teraz w miarę widać, ale znaczy tak. Gdzieś tam w jakimś odcinku coś pokazujemy. I wiem. To nic nie widać. Nie widać, a tutaj powinno być ok. Jest chyba ok. No bo to. Dobra. No jak mówiłem, jest właśnie te, są te piwnice. Może się uda nam do jakiejś wejść i zrobimy tam sesję. A jak widzicie, tutaj jest te, tu są ruiny pałacu. Tutaj były też stajnie na konie, mała piekarnia, mieli też piekarnię. Tutaj była kolejna też stajnia dla koni, na 10 koni. Tutaj była stajnia na 32 konie. Pod pałacem były właśnie te piwnice. Co jeszcze ciekawego, tutaj była też miejsce na studnię, w tym miejscu mniej więcej. No i tutaj był bastion. Przejście przez tą obronną, tutaj można powiedzieć most zwodzony. No i potem już był sama góra, sam gród. Wittstein. Zamek Wittstein powstał w celu ochrony południowej części księstwa opawskiego w drugiej połowie XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1377 roku. Zamek posiadał jedną wieżę mieszkalną, dziedziniec oraz budynki gospodarcze. Całość otoczona była solidnym murem obronnym,
wyposażonym w otwory strzelnicze. W końcu XIV wieku należał do książąt opawskich, a w 1447 roku został własnością władców Morawii. W 1474 roku zamek został zdobyty i zniszczony. Odnowiono go dopiero w około 1530 roku. Podczas wojny 30-letniej został uszkodzony przez najazdy Duńczyków i Szwedów. W 1648 roku z obawy przejęcia go przez wroga został wysadzony w powietrze przez armię cesarską. Zamek Wittstein został częściowo odbudowany w drugiej połowie XVII wieku. Zamek bardzo często zmieniał właścicieli. W 1708 roku obiekt kolejny raz został sprzedany. Nowi właściciele jednak w nim nie mieszkali, a zamek przeznaczony był na potrzeby gospodarcze. Po wybudowaniu nowego zamku Honi Wittstein we wsi Dubowa został ostatecznie opuszczony w 1776 roku. Opuszczony zamek przez lata zmieniał się w coraz to większą ruinę. W latach 70. XX wieku ruiny zamku zostały gruntownie naprawione i zabezpieczone. Jest to bardzo krótka informacja na temat tego miejsca. W wielu źródłach można się przekonać, że działo się tu bardzo wiele. Dzisiaj to tylko ruiny, ale miejsce to ma swoją bardzo bogatą i romantyczną historię. O zamku Wittstein istnieją również przeróżne legendy. A my sprawdzimy, czy miejsce nie jest nawiedzone. Idziemy dalej. Macie takie ogólne ogarnięcie, jak to wygląda mniej więcej. Tak, myślę, wydaje, że jak się uda nam fajnie wejść od razu w piwnicę, to byśmy piwnicę od razu zrobili. O, żeby to tylko nie poleciało. Ojoj, ślisko bardzo. Czy bym, gdybym ja nie zjechał? Bo ciężko będzie. No, zajebiście spoko jest. O, i są te, o, ho. Nie, za dużo. Aha, a to są te, widzicie, to jest piwnica. Nie jest to duże faktycznie, ale fajnie chłodno. O, nietoperz chyba latał. Tak. Tak. Obczaiłem jednego na razie. Obczailiśmy jednego. No, przysypane tam coś jeszcze. Widać, że to się wysypało stamtąd. Tam to samo, tak? Nie, co tak fioletowe? Pudełko. Aha, ktoś pudełko są. Ty, może być cash. Jak jest ta, wiesz, która jest ta zabawa geocaching. Tak, to jest to z geocachingu. Możesz wejść to, zobacz. Możemy się wpisać w karteczkę, jeśli tam jest. Tak. Geocaching, mamy ten, do podpisików jest ten zeszycik. Tak? Ciekawe, kto to założył. To jest taka zabawa, że się jeździ od miejsca na miejsce, szuka. Tak, taka ciekawostka, że się wpisujesz. RS, no jest, typowo. No to pisz, Polish Paranormal Investigator. No nie? Jest chyba ołóweczek, żeby się podpisać. No, dają ołóweczek, dają gumkę, dają zawsze jakąś pamiątkę, można coś wziąć, można coś zostawić w zamian, nie? Fajna zabawa taka. Ktoś pewnie kojarzy z widzów. YouTube. Au, przepraszam. Bo atakują nas ćmy. Uwa, przepraszam. Będzie to na nagraniu. Nie będzie. Aha, to wytniesz ty, chamie, a jeszcze nie wytniesz. To mojego głupiego śmiechu nie wycinał. Macie to wszystko w filmach. Ale to jest strasznie widoczne. Tak, tak, no bo tutaj ciężko jest ten. Wiesz, o, słabo nie, zabezpieczone. Nie, ja pamiętam, ja raz założyłem, odświeżyłem kesza w Polsce. Zrobiłem go z tubki po pluszu do rozpuszczania tych tabletek i ja go zabezpieczyłem w ten sposób, że jeszcze się wsadza do worka stonowego, żeby wilgoci nie łapało. Jest pustą kartkę. Napisz PPI. Ale nie, no polisz paranowa, niby tak jak można pod koszulce, żebyś się nie pomylił. Trzeba tak, żeby się rzucił. O, ćmy, które nas zaraz zjedzą żywcem. Ale bardzo łatwo znalazł to ten Iwan. Zazwyczaj to jest tak zrobione, żeby było zabawą to, że samo poszukanie tego. Powinno być schowane, wiesz, za gruzem, za kamyczkami. Wiesz, jakie są fajne ten Iwan wokół tego, wokół hechła w tym, w Szanowie, w Czebini bardziej. Kurde, tam są tak fajnie schowane, że są jako kona drzewa, jako za kołą drzewa, jako chuba na drzewie przypięte, opie. Jako ślimaka udają, niektóre skorupkę ślimaka mają po prostu. Zajebiste, opie, schowki. Fajne, to mi się podobało. Tam jest ich chyba 30, trzeba wszystkie zebrać, żeby sobie ułożyć hasło. W każdym jednym jest jedna literka, nie? Fajne, jedno trzeba jeszcze rozwiązać zagadkę związaną z tym hasełkiem właśnie. Polish Paranormal Investigators, YouTube, watch. O, spoko, i macie, możecie... Ty, ja dam tu specjalnie ołówek.
O. Czekaj, się może wpiszę. No czekaj. A, mój Iwan osobno. Wpisz, no, my z tych Krzychów. Ej, kto? Ten Krzychów, przepraszam. 06. A, tak, datę też piszcie, tak. Zmieścisz się tam gdzieś? Na dole pewnie, albo możesz kolejną karteczkę dać. Jołówek trzeba dać w tym miejscu. Zostań. Żeby to się tak. Wrzuciło w oczy, wiesz. No, wiem. I tak każdy przegląda sobie wszystkie, nie? To jest tak, że na przykład jak ktoś dba o swojego kesza, to wymienia, zostawia stary, ale dodaje nowy. Chyba, że się już nie mieści, to wiesz, stary archiwizuje. 30 już można powiedzieć chyba, nie? Jeszcze nie. Jeszcze chwila i będzie. No. A już pisem. A już mamy noc, 23 mamy jak coś. 18 po. No i trochę ciemna nas atakuje. Co tam za kamyczek jest? Gdzie tu? No ktoś kamyczek wsadził jako ten. Bo wiesz co, ogólnie jest tak, że może zostawić na przykład jakąś małą pamiątkę. Ktoś, żeby tą pamiątkę mógł wziąć twoją, bo mu się na przykład spodobała, musi zostawić coś innego w zamian. Też to ma jakiego małego, symbolicznego. Ktoś może zostawić pieniążek. Jak mamy na przykład jakieś polskie złote, to możemy zostawić jakieś, wiesz, grosika, 5 groszy. Albo na przykład jak ja chodziłem, to ja rozdawałem zabawki z Kinder Niespodzianek, takie małe. Wiesz, bo się mieściły, no nie? W zamian sobie brałem coś innego i mam tam kilka rzeczy, na przykład ze Słowacji mam jakieś rzeczy, a w Polsce, bo wystarczyło, nawet Polski nie opuszczałem. A, no, to musimy włączyć jakiś sprzęt. Ja już włączyłem, tak? Ale że nic nie było. Aha. No, ja sobie przejdę z widzami na głowie. Siedzisz mu? Dobra. Zobaczmy sobie, widzowie, tak przy okazji, czy jest ktoś tutaj. Czy jakieś anomalie to złapiemy? W tym podpiwniczonym miejscu. Ja bym to bardziej ukrył, żeby to było, wiesz, wyzwanie. Ja bym wziął tu kilka tych kamyczków. I to za kamyczkami tam schował. Ale żeby wystawało troszeczkę różowego. Bo za łatwo to było znaleźć. A to zawsze jest wyzwanie, właśnie chodzi o to, żeby ciężej było to znaleźć. Żeby była zabawa, a nie, że o, znalazłeś i od razu, nie? Ale jak chcecie. To był tylko pomysł. No i nic. Tutaj, jak widzicie, nic. Ale przeprowadzimy sobie tutaj sesję z jakimś urządzeniem później po eksploracji. Do 20 to już to wpisy. Jest. Co to jest to? Okładka. Tak. No. No ja już tego, aha. No to już siedzi maksymalnie, dobra, czyli już nie poprawię sobie mocniej opaski. Muszę z nią delikatnie chodzić. To było tam? Tak. Postawione po prostu, różowym do przodu. Właśnie słabo to było, od razu fioletowym. Bo od razu to widać, rzuca się w oczy, ja bym to schował za kamyczkami jeszcze. O. No ale nie idą tutaj na szczęście. Chyba, że jak jesteśmy tu do jednego, zrobić na sesję? To może tak zrobimy. Zróbmy. Bo oni tam sobie muzykę włączyli, to w sumie. No, a tu ją słabo słuchać. Dobra. Okej. Wikstein. Czyli on chłopak jest z okolicy, nie? No. Ja miałem do tego nasz wykrywacz anomalii do ręki. Oj. O, no gdzieś będzie na płaskim? Tak. A jest, no to elegancko. Tylko nie, teraz pytanie, jak bardzo mocno jest ustawione na czułość? Nie? A, to spoko. Okej. Okay. Teraz, jak dobrze wiecie, nie mamy tu internetu. Tak, no mowa. Niczego. W ogóle, bo jesteśmy w piwnicy pod ziemią. Też, nie będzie przez to internet. I mamy przygotowane fajne pytania.
Zgadza się. Także ruszamy. Czy jest tutaj ktoś z nami? Jedynie Grosnany. Wow. Dobrze, no to niech leci dalej. No. Jedynie Grosnany. Okej. Czekaj, nie zmieniło się jeszcze na niebieskie, ale... Dobra. Czy możesz podejść do urządzenia? Możecie przyjść k zarządzeniu. Możecie przyjść k zarządzeniu. Wow. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jesteś żena nebo muż? Skąd będzie wiedział? No nie wiem. Jesteś żena nebo muż? A nagałeś tam, że pytasz, żeby zaświecił na zielono, że jak jest ten mężczyzną? No tam gdzieś dalej jest. Tam. Aha. Ale mamy... Mamy kontakt. Jedynie, że podchodzi do tego urządzenia jeszcze. Tak. Raz. Czy jest was tu dużo? O. To jest ciekawe. Je vás tu hodně. Je vás tu hodně. Ja! Nie wierzę. Jaki ładny kontakt jest. Dziękujemy za odpowiedzi. Czy straciłeś, straciłaś tu życie? Stracił si tady život. Stracił si tady život. Poczekajmy, niech się tam zesetuje i zobaczymy odpowiedź. Stracił si tady život. Chciałeś zapytać? Powtórzyć pytanie, aha, no żeś powtórzył. No jest. Czyli stracił tu życie. Jest tutaj urządzenie, które miga na niebiesko. Jeżeli chcesz odpowiedzieć nam na pytanie, skorzystaj z niego. Jak chcesz odpowiedzieć na tak, to zapal stając po lewej stronie na zielony kolor. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, odpal urządzenie na czerwony kolor, stając po prawej jego stronie. Jest na zařízení, které modře bliká. Pokud nám chcete odpovědět na otázku, využijte toho. Pokud chcete odpovědět ano, prosvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Chcete-li na ně odpovědět, otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. Jest na zařízení, které modře bliká. Pokud nám chcete odpovědět na otázku, využijte toho. Pokud chcete odpovědět ano, prosvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Chcete-li na ně odpovědět, otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. I teraz można by było? Tak, to jeszcze nie miałeś pytania, czy mężczyzna, czy kobieta. To, na to nie dałeś tej... No nie dograliśmy tego chyba. Żeby te pytania zadawało w ten sposób. Znaczy tę odpowiedź tam przetłumaczoną na
czeski. Rozumieją? Czy jesteś tu sam? O. Ale było wcześniej, że dużo. Aha, no, no, no. To powinien odpowiedzieć, że nie. Zobaczymy. Si tu sam. Muszę teraz trochę pogubić. Na zielono. To jest. Może nie wie, ile jest tak w sumie. Albo nie powiedział na tym, że wie, jak skorzystać z tego. Tak, 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 tak. Spokojnie. Podejrzewam, że. Możesz dać znać, że tu jesteś. Wpływając na urządzenia, które mają antenę. Zbliż się do anteny. Urządzenia jest, te dadzą nam znak, że tutaj jesteście. Okay. Zademonstruję ci, jak to zrobić. Daniel, fajnie to zrobiłeś. No, w ten sposób. Au, dostałem w oko. Która ma jej antenę. Przybliżcie się k antenie. Tato zařízení nám dají vědět, że jste zde. Ukážu vám, jak na to. Kameczki pod nogę. Tak, tutaj ustawiliśmy podzika. Zobaczymy. No. Daj, ale sprawdź proszę, czy się faktycznie nagrywa, bo tak nacisłem, ale chyba tak. Mhm. Dobra, bo nie wolałem być pewny. Masz też nagrane, że możesz skorzystać z energii urządzeń? Masz? Kurde, tego nie. O kurczę, szkoda. Ale może rozumie po polsku, bo nawet jak pytanie padło po polsku, od razu padła odpowiedź od niego. Więc być może zna też polski. Możemy mu powiedzieć, że jeśli nie masz wystarczająco energii, skorzystaj z energii urządzeń, które mamy ze sobą. W naszych dłoniach, na głowie, w kieszeniach. Lub te tutaj ustawione na podłogach, na podłodze. Tylko Krafeni z historii to nie jestem, ale jest możliwe, że te rejony leżały na terenach Polski w tamtym. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Mogło tak być. A jeszcze damy coś. Domyślił się, bo zobaczył moją koszulkę. Tak, no myślę, że tak. No tak to może by się skończyło. Pisało z tyłu, no pisało z tyłu paranormal, tak, tak. No właśnie. Tylko, że nie wziąłem, a może... Ja też bym założył, tylko że akurat w panie odwrócił. Ale powiem ci, że jakoś bardzo dobra, bo to tyle już pań przeżyła, a jeszcze ani grama z tego, z użycia tych napasowanek, no nie? Bo to w sumie napasowane czy nadrukowane jest. No w sumie już użyłem zamówienie na koszulki te trenerskie niedawno. Tak? Aha. Za przyszły tydzień mi zrobię. Tak? O, spoko. Poznałem się jakąś metodą na druku. Aha, no, bo jest albo druk cyfrowy, albo masz haft też cyfrowy, albo jeszcze jest druga, która robi na przykład, która jest fajna do robienia ich więcej, masowo po prostu. O. Odpowiedź na zielono. A my się jeszcze, no dobra, pobawimy się jeszcze. Znaleźć to pytanie z tym, mhm. Z tym, żeby ten, ja bym... Poszedł urządzenie z antenami, tak? Zgasimy światełko wtedy, tak. Tylko muszę zlokalizować lampkę. Zgaszę to. Latarka jeszcze się świeci, ale już ją gaszę. O. I tutaj mam w ręce K2.
kurde, to ja już nie... No to tu jest... No to tu jest fajnie, ciekawie dość. Dziękujemy. Czy jest tutaj ktoś z nami? Szukam dalej. Czy możesz podejść do urządzenia? Czekaj. Ktoś przyszedł tu? Nie, nie. To było takie... To ja przesuwałem kamyczek. Bo tu gdzieś mi pod nogami leżał. Niech, żebym się nie potknął. Ale to już jest ciekawie. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jesteś zielone, bo muś. Ziona. Zielone? Jesteś zielone, bo muś. To było tam czerwonu? No czerwony. Czerwonu. No odwrót. Żana zielonu? Nie, no odwrót. Mus. A, mus zielonu? Żana czerwonu. O. Chyba tak to dobrze powiedziałem. To nie jest, to jest odpowiedź, nie? Czy podeszło? Niepełna, ale tak jakby podeszło, czy to nie jest odpowiedź, bo byłoby to takie dłuższe, no. No to ciekawie. Mamy nawet odpowiedź na nie. No ale jeśli na przykład zakładamy, że rozumiesz polski, czy możesz jeszcze raz zaświecić jedną z tych tutaj kulek? O, czy straciłeś już życie, to już pytaliśmy. No, chciał właśnie jeszcze raz to z tymi antenami. No, aha, to chcesz znaleźć, dobra. Jest tutaj urządzenie, które miga na niebiesko. Jeżeli chcesz odpowiedzieć nam na pytanie, skorzystaj z niego. Mhm. Jak chcesz odpowiedzieć na tak, to zapal stając po lewej stronie na zielony kolor. Mhm. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, odpal urządzenie na czerwony kolor, stając po prawej jego stronie. Mhm. Jest to zařízení, které modře bliká. Pokud nám chcete odpovědět na otázku, využijte toho. Pokud chcete odpovědět ano, rozsvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Chcete-li na ně odpovědět, otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. Jest to zařízení, které modře bliká. Pokud nám chcete odpovědět na otázku, využijte toho. Pokud chcete odpovědět ano, rozsvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Na červenou. Chcete-li na ně odpovědět, otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. Ale ještě to bylo s těmi antenkami gdzieś tam wcześniej. Czy jesteś tu sam? To już było. Możesz dać znać, że tu jesteś, wpływając na urządzenia, które mają antenę. O, jest. Zbliż się do anteny. Urządzenia te dadzą nam znak, że tutaj jesteście. Zademonstruję ci, jak to zrobić. Jeszcze muszę już poczekać. Możecie mi dać wiedzieć, że jesteś tady. Owlivňuje zařízení, które mają antenę. Przybliżcie się k antenie. Tato zařízení nam dají wiedzieć, że jesteś zde. Ukażę wam, jak na to. Możecie mi dać wiedzieć, że jesteś tady. Ten robot zadać, że to jest stary szok. No ja też. Albo ten za nami. I tam w ogóle nic nie lata. No nie. Wszystko mi tutaj fruwało mi bardziej koło lampki, nie? Kulka. Ta sama, co wcześniej. Ja prosiłem, żeby mi właśnie któryś z nich jeszcze raz zaświecił. Jeszcze jak zacznie coś tutaj, nie wiem, pikać koło tej... tej anteny, albo tu z tyłu, albo ten tutaj, to... zacznę wierzyć w duchy. A teraz chcemy, żeby podszedł do antenki, tak? Dobra.
tego wszystkiego. Znaczy ten, no dajmy jeszcze chwilę, nie? Faktycznie dużo pytań, ale zrozumiał na pewno, bo odpowiada. No ale tam to się było, jakby, że kobieta. Powiedzieliśmy, później sprecyzowaliśmy. Tak, to co ja tu próbowałem tym łamanym czeskim, że z której strony ma podejść, jak jest mężczyzną, z której jak jest kobietą. To jest nie... No... I odpowiedź. Po podejściu... Tak, podeszła i... I jeszcze kulką się bawi. Ale to było dobre. Typowo pip, a potem pip. No nie sądziłem, że będzie kulka, więc bym powiedział. Ja to samo. Zaświeć kulkę. No. Jeśli możesz. Tą samą kulkę. Bo rozumie to, co mówimy. Po polsku też nawet. Czy możesz dać nam jeszcze jakiś znak? Na inny tych, z tych urządzeń? Znak? Na zielono, na czerwono, na... Tylko, że to jest zbliżenie się z tej strony. Teraz tak. Ale takie... No, mam pytanie do niego. Lub do niej. Bo nie jesteśmy w stanie sprecyzować. Czy chodzisz sobie między kulką a fluxem, czyli tym urządzeniem migającym na niebiesko? Odpowiedz nam na tym urządzeniu, które miga właśnie na niebiesko. Czy to ty sobie tutaj chodzisz między tymi dwoma? O kurde! Ja, pokazuję ci, że chodzi sobie. Tak! Przybliżając się od Ja! Ciele coś. No to samo, też mam ciało. Jezu, aż mnie zmoziło. To było grubo. Ja, to było jeszcze odpowiedź na... Ja, no ma nie na, wiesz, na moją prośbę, nie? Odpowiedź. Ja cię. Czy chodzisz sobie? No proszę bardzo, pokażę. Aż musisz to ze mną zejść, rany boskie. Ja. Ja cię, nie wierzę. No, jeszcze pokazał sobie typowo, że to on. A możesz teraz kulkę zaświecić? To jak zaświecisz kulkę, to ja nie wiem. Wierzę, że tu jesteś. Możesz tą samą, możesz inne. Proszę cię o to. Zrozumiał pewnie. Tak, wszystko zrozumiał. Zrozumiała, no. Ja cię. Dalej. Dalej jestem w szoku. Tak. Coś no grubo. Jak w Starachowicach. No. Tam było naprawdę... Typowo. Tak jakby zrozumiał, że pokazał, że potrafi sobie... Ja! O kurczę, dziękuję. Nie wierzę. Dzięki za odpowiedzi. Jednocześnie, pierwszy raz chyba w karierze tego kanału. Stoimy tu. Ja, no nie ma szans, że to ktoś z nas. No Iwan jest tutaj. Gdzie jesteś, Iwan? Tu się schowa. To nie Iwan. Ja cię. Nie robilibyśmy specjalnie. Tam też było takie przybliżenie. Iwan się chował. Ja cię. Dobrze, dziękujemy za się. No to. Użyjcie, podejdź, kimkolwiek jesteś, do któregoś z urządzeń z antenką. Tego mniejszego lub tego większego. Tego, co świeci na czerwono lub tego tam za nami. Jest ono czarne z antenką. Podejdź pod któreś z tych urządzeń. Prosimy. Mam nadzieję, że to się nagrało. Miga dioda, nie? No to Jezus, dobra. Ja! Dobrze, dziękuję. No widzę, że walisz kulkę. Okej. Łatwiejsza w obsłudze, no nie? Woli ją dotknąć. Nie, nic tam nie lata. No nie ma szans, że to jakieś owady. Owady to nam tutaj koło lampy, latarek latają i... A
Ale tutaj w ogóle... A tutaj prawie nic, bo tu jest piwnica. Ziemia, tu nie siedzą w trawie. Te ćmy, bo ta, ćmy to w Trawsku siedzą. A potrafisz podejść do urządzeń z antenkami i je wzbudzić? Dotknij tych urządzeń. Podejdź pobliżej anteny lub dotknij anteny. Już jestem w szoku, a jeszcze jak coś tu się wydarzy, to... Lepsze, że on K2 nic. Nie, że to jest często nie jest zimna, tylko z ekscytacji. Ale żeby dwie rzeczy. Jednocześnie i wcześniej na prośbę. Zaraz po mojej prośbie była odpowiedź. Czy pilnujecie tego zamku, tego grodu? Grodu. Zielone. Zieloną. To jest. Nie wiem, czy jest. No po prostu mów po polsku. Myślę, że zielone rozumiem. To tak. Czerwoną. To nie. To nie. Chyba tak się mówi. Nie. Ciekawe, czy on rozumiał teraz, jak tu mówię, on tak kiwał głową? Tylko czy tak po prostu kiwał głową, czy? Ten tutaj, ten kolega? Co tu był, co gadać chwilę? Bo przyszedł tu. Tak, rozumiał. Przyszedł tu do nas chłopak. Wszedł tu do nas. Wcześniej, tak, tak. Tylko, że zatrzymaliśmy nagranie, bo nie wiedzieliśmy, kto tu idzie do nas. Ale przyszedł taki młody chłopak, który miał podkoszulkę normalnie z nazwą grodu i myślę, że to jest przewodnikiem lokalnym. No, chyba przewodnik. No i pogadał sobie chwilę z nami i pozwolił nam tutaj sobie zrobić właśnie sesję. I pozwiedzać budynek. No, budynek. Ruiny. Czy to wasza osada, czy to wasz zamek, czy to wasz teren? Zielone to tak, czerwone to nie. Nie wiem, czy to jest nie. Ja tylko tak się domyślam. Czerwone to nie. O. Jak mnie na to puszczę, to do końca tam już jest pożegnanie. Pożegnanie jeszcze raz, no. Parę chcieliśmy się żegnać i jeszcze zaczęli z nami rozmawiać, nie? Czyli chcą kontaktu. I nie przeszkadzamy im tak, w takim razie. Chyba na razie się uspokoiło. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Nie podążajcie za nami. Żegnamy się. Jakie było pytanie? Czy to jest ich ten? Dziękuję za wszystkie nasze odpowiedzi. Zamek to nie jest ich. Może ktoś inny. Może tak. Tylko odpowiedź, żeby uznać. W sumie, no, no. Mi się wydaje, że raczej podszedł sobie z tej strony po prostu. Okej. Okay. Czekaj. Czyli znowu chodzisz między tymi dwoma urządzeniami, tak? Między migającym na niebiesko a kulką.
Chodźmy. No, dobra, puszczaj. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Nenásledujte nás. Loučíme se. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Nenásledujte nás. Loučíme se. No, myślę, że tyle. Chciałem jeszcze, żeby zapaliło się zioło. No. Potwierdzenie. No. Ja włączam światło. I znowu nas zaatakują ćmy. Już lecą. Wow. Czekaj. No ale inne urządzenia, innych urządzeń nie chciał, nie chciało, chciało, chciała, chciało, nie chciało wzbudzać. Się poplątałem. O, już na czerwono mi świeci latarka. Jak się z nami żegnasz, możesz jeszcze zapalić na zielono. To ja sobie kolejną latarkę. Że za nami nie pójdziesz. Możesz jeszcze zaświecić też, podejść do drugiego urządzenia z tyłu za nami, do jego antenki. Wiemy, że wolisz kulkę i to migające na niebiesko, ale może podszedłbyś tam do tamtego urządzenia. Myślę, że koniec. Mhm. To wychodzimy. Ba, idźcie przodem, żebym was ładnie złapał w kadrze. Jest, wyszliśmy. No. Piwniczkę mamy za sobą. To jest to, jest. Co tu mamy? A, to jest tak, jak to mniej więcej wyglądało. E, ładne. Jest to jak ono. XV wiek. Rekonstrukcja mniej więcej. Tak to mniej więcej w XV wieku mogło wyglądać. Fajnie to wyglądało. O, no widzicie, ściana jest. Mam nadzieję, że widzicie. Chyba będzie widać. Ja jeszcze doświetlę swoją. Czekaj. Słabo. Jeszcze jest jedna latarka. Oj. Czekaj. O, no to jest już na full. Popatrz wyżej. Troszkę lepiej. Będzie to widać. Troszkę. Ale tylko troszkę mocniej. No i to fajnie, to ładnie widać. A, to samo. O, to kapliczka, przy której mieliśmy intro. No, tak było. A jest. Zabudowa renesansowa. A to jeszcze jest wcześniej chyba. A zielono jest bastion z XVII. Bastion został później dobudowany. 1950. A 1930 to jest ta... Zdjęcie może. Znaczy nie, to ta kapliczka 1930. Pamiętam, zamiesko muzea. Tak, to jest to. Tak, to jest ten den. Tak, to ten, Vogel wejdę, coś takiego, no nie wiem jak to tłumaczyć. Może ktoś będzie potrafił przetłumaczyć, ale sobie będziemy tłumaczyć na Wikipedii. No ty, można sobie wyjść do góry.
tam będzie trzeba wyjść sobie, jeszcze pójdziemy. O, kolejna tabliczka. O! Zwierzęta. Matwa i... Matwa natura i zwierzątka. Czy martwa, żywa natura. Flora i fauna, o! Tego słowa mi brakowało. Spoko. Ławeczki wzdłuż. Wow, ej, wyjdziemy sobie na górę. Nie, że tak. Tu jest to samo, tak. Patrzcie, salamandra plamista. Bocianek. Idziemy. Problem, że idziemy. O, księga do wpisania się, księga pamiątkowa. Wow, czekaj, że ktoś będzie z Polski. Ewa i Krystyn. No, pozdrawiam z Polski. Jest, 29.06. Czyli? Dzisiaj. Wczoraj. No, znaczy wczoraj, to. Bo po północy. Po północy już. Tu Euda. I tu jest nawet, czuć długopis jest. To, tak? Jest, no. Pisak. Idziemy na górę. Tam jest ciekawie. Proszę? Wiem, na dole się w książce tej. Tak, na dole są ten. W książce się też Polacy wpisali. Z wczoraj. Już jest po północy, a tam się ludzie na dole z 29, czyli z wczoraj wpisali. Sylesjanka. Szlak. Po polsku. Trochę. Początki do... Aha, widzisz, no to jest to. Wieża widokowa, Wikstein. O, i macie ten QR kod, możecie zeskanować. Macie silesianka.pl czy silesianka na Facebooku. Zapraszamy na to. Szlak wież widokowych. Euroregion. Ścieżka. Wież widokowych. Wow, jeszcze bym tam wszedł do tego budynku, to się tak fajnie tam... Muszę raz przeamortyzować. Polisz pan, no nie wystygaj teraz. No, trzeba będzie po angielsku. Tu jest, nawet możesz sobie pieczonkę zrobić, jak tu masz tłuszcz. Ale tu mnie zaraz zjedzą te ćmy. Albo nas wszystkich. Watch on YouTube. Wykrzyknij. Elegancko. Idziemy dalej zwiedzać. To już widzieliśmy. No, pokazywałem. Plamista, no. Oraz bocian. Mlok. Cap biały. Nie wygląda jak koza. O, i rzechotka, rośnicka zielona. Czyli jakaś traszka. Ty, rajaczki są nawet w rzodce. Jest opuszka. Wypuszka. Cólek obecny. Ty, kolek, no. Kolek. O, przed nami jest jeszcze jakiś tam wrota. A tam trzeba też spróbować wejść. Tak, tak, dokładnie tam pójdziemy. O, tutaj też wyrwa w ścianie. W plecaku.
A, no dobra. On tu się... Oj, on się... A, jak mnie ćmy nie zjedzą, to będzie dobrze. Czekajcie. Dostanę się do plafonu. Ale mnie się tu ćmy na okulary siadają. Wynocha. Nie na okulary. Chociażby na okulary nie siadał. Wow. Plafon zostań. O. Żeby coś tam było widać. Pewnie widać. No takie nocne zwiedzanie robimy. Bo bardzo późno wieczorem tutaj dotarliśmy. Nie udało nam się zrobić eksploracji za dnia. Oj. Nie. Tam już jest po prostu zewnętrzne. Wow. Poimprezowali i poszli spać. No nie? Oj. Takie rzeczy lubimy. I Kowal już się nie boi. Jest tam coś w miarę? Jak chudniutko. Wow. Fajnie. Ej, tu też możemy zrobić. O, tam też jest. A, moja miga. Daniel by zrobił tak jak ja w tym, w Szembeku. Oj, nietoperza nie będziemy niepokoić, bo jeszcze wyleci nam na nas. Tak, z drugiej strony byśmy zrobili, nie może. Najgorsze co to po jesieniu budzić się. Aha, no tak. No. Ojej, skąd to było? No jak jesteśmy, to nie przepuścimy okazji, żeby coś tu nie zrobić. Nie? Oj, żeby nie poleciał. Pięknie, fajnie. To jest piramida. Z nazwy i z wyglądu. Dobra, jakieś światełko? Gasię światełko. Cyk. Kulki rozkładasz jeszcze? Lempodzika. O, to tak, lempodzik. A, czekaj, na razie ci jeszcze doświetlę. Tylko tam mniejsze światło. Ja bym sprawdził też, ile mi procent zostało w tym. Tam dotknie eko nawet z drugiej strony. 45. A to spoko. Nalajcie. Czy jest tutaj ktoś z nami? Nie, tu nikt z nami. Możesz podejść do urządzenia? Możecie przyjść k zařízení.
kobietą czy mężczyzną? Na zielono podeszło. Podszedł ktoś. Jesteś żena nebo muž? Jest tutaj z nami. Jesteś żena nebo muž? Teraz już... A jeszcze kulki zostawisz. Czy jest was tu dużo? O, to to. No. Je vás tu hodně. Je vás tu hodně. Aha, no to będzie zaraz chyba. Tak, tak. Jeszcze. Światło? Czekaj. O kurde, bo nie mogę znaleźć palca. O, dobra, jest. Czy straciłeś, straciłaś tu życie? Stracił si tady život. Stracił si tady život. Jest tutaj urządzenie, które miga na niebiesko. Jeżeli chcesz odpowiedzieć nam na pytanie, skorzystaj z niego. Jak chcesz odpowiedzieć na tak, to zapal stając po lewej stronie na zielony kolor. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, odpal urządzenie na czerwony kolor, stając po prawej jego stronie. Jest zarządzenie, które modrze bliká. Pokud nám chcete odpowiedzieć na otázku, využijte toho. Pokud chcete odpowiedzieć ano, rozsvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Chcete-li na nie odpowiedzieć? Otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. Je zde zařízení. Využijte toho. Pokud chcete odpovědět ano, rozsvičte zelené světlo ve stoje vlevo. Chcete-li na ně odpovědět? Otočte zařízení na červenou a postavte se na pravou stranu. OK. Wystarczy. Teraz czekamy na odpowiedź, już była jedna. Jest tutaj ktoś z nami. Teraz jakie było kolejne pytanie w tamtej liście? Jest tutaj ktoś z nami, potem jakie jest kolejne tam? Jest was tu dużo. A, czyli no to jest... jest nas tutaj dużo. Was. Was jest nas. Was jest tutaj dużo. Okej. Okay. Czy jesteś tu sam? Nie, dobra. No to nie, bo już wiemy, że jest ci, że tu jesteś. Wiele. A jest. A czujecie w ogóle tak, czujecie obecność jeszcze czyjąś na przykład, czy tylko w naszą? Ja też nie. Też nie czuję, ale no. Możesz dać znać, że tu jesteś. Wpływając na urządzenia, które mają antenę, zbliż się do anteny. Urządzenia te dadzą nam znak, że tutaj jesteście. Zademonstruję ci, jak to zrobić. Możecie mi dać wiedzieć. Za długo. SSD. Ukażę wam, jak na to. Możecie mi dać wiedzieć, że jste tady. Ovlivňuje zařízení, která mají anténu. Přibližte se k anténě. Tato zařízení nám dají vědět, že jste zde. Ukážu vám, jak na to. Także daj jakiś znak. Jeszcze. Dobra, sprecyzujmy może, nie? Mężczyzna zielony kolor, kobieta czerwony kolor. Lewa strona zielony, prawa strona czerwony. Urządzenie, które świeci na niebiesko.
Ahoj. Odpowiedź na tak. Lub na to, że jest mężczyzną. Tak? No to było bardziej. No. Mhm. Dobra, teraz jest. Zapytamy, czy. Powiem sobie tak. Czołowo. Tylko już mi spadło w wodę. Dobra. Czy są tutaj właściciele tego grodu, tego zamku? Tego terenu. Czy są tutaj właściciele? Może w tym miejscu? Mamy kontakt? Zapal tak samo. Urządzenie tak samo. Więc jeżeli tak, jeszcze raz zapal na zielono. No nie, tylko że to tylko, że właśnie, no nie podeszło tego, tylko z tej strony. Nie ma tego takiego właśnie odpowiedzi, ale... Tego danego typowo odpowiedzi, no. Kto to mignął, ty? Jezus. Może jednak... Wystarczyło. No to tak potraktować należy, no, no. Ktoś... No. Kto nie jest właścicielem? Tak, mnie... wcześniej było to samo, tak samo odpowiedział, no. Że nie jest. Tak. Czy się to może zgubił, zagubił? Jest takim błędnym ognikiem. Jeżeli mnie rozumiesz, zaświeć na zielono. Jeżeli... Ale no, nie rozumiem, nie. Dobra, teraz jest fajnie. Tak, tak. To musi... Zajmowana. Tak? No. Aha, no. Aha, to weź go tam. Weź. Weźcie tam, strzepnijcie, jeśli łazi dalej. Poszukaj. Poszło już? No. Dobra, czyli to, no to wcześniej to samo chyba musiało być tutaj, przynajmniej w tej pierwszej jeżeli odpowiedzi. Jeżeli nie rozumiesz, zapal na zielono. Bądź zrób tu cokolwiek innego. Wydaj głośny hałas. Zapal z jedną z kulek. Dojść, podejść pod urządzenia z antenką. Wpłyń nam na urządzenie świecące na zielono. Na zielono? No tak, K2. Znowu się. Jedna działa, jedna nie działa. Jedna działa, jedna nie działa. Włącza się. No. A może już słaba bateria być w niej i tych pozostałych też. No, może tak być. To na razie tą jedną weź, bo jak ona tak nie działa za bardzo, to wiesz. Pozostałe będą się świecić, jeśli będą chciały. Ta jedynie jest spoko. No. Może dlatego, że ma najświeższą baterię, może to ta. No. Bo ja pamiętam w jednej wymieniałem, a to trzeba wymienić wszystkich pozostałych także. No to się tym, pobawimy się tym. No. To tą dobrą może.
No, to tam dobrą zostaw tutaj, na prostu niech... Albo przyciski źle działa, że... Albo się przycisk... Nie wstawia jej ich na trójce, nie? Włączone. Aha. To tego trzeba sprawdzić, to trzeba od najprostszych rzeczy. No. Ta jest spoko. Aha. Ta no to dobra, czyli ta jedna elegancko działa. Teraz zobaczysz te kolejne dwie tu. Mhm. A te są właśnie, czekaj. No. Poczekaj. Będziemy jeszcze dwie zobaczymy. Przyświecę wam. Tylko czekajcie, słabszym światłem. Nie, tak, nie w twarz, nie? Tutaj. Dobra, zobaczmy teraz, zobacz. No nie, zobaczmy go. No włączyła mu się od razu. Tak, one się włączać włączają, tylko ha. Włączymy teraz, wiesz? Aha. Pomywają. Działa. Ta też. No to dobra. Dwie muszą mieć słabe baterie. To muszą mieć już dwie pozostałe, dwie tak, słabe baterie. No muszę wiedzieć, że to są te dwie, okej. Przełóż to do jakiejś innej przegródki. No czekaj jeszcze, tu musisz to podejść, czekaj. Nie, tam dwie osoby rozmawiały, to może one sobie wędrują. No. O. To jest dobra taka. O. Pół godziny chodzi. Padła? Odmawia już posłuszeństwo. Odmawia już. A ja widziałem, że jeszcze było trzy. Jeszcze mam drugą. To się najwyżej dam tą drugą jeszcze. Ja z plafonem będę łaził. I mam jeszcze tą małą też. To jak? Będziemy... Chcesz z nami kontaktu? Chcesz z nami porozmawiać? Jest... Słabo, nie? No tutaj słabiej w tym podpiwniczeniu. W tej piwnicy jest słabiej. Z kontaktem. Ale był. Były trzy odpowiedzi i raz było coś na nie. Tak, tak. To było na nie, ale trzy razy było na zielono. A nie dwa? Tutaj? Albo dwa. Dokładnie nie pamiętam. Albo dwa, albo trzy. Na pewno. A może tak jak w poprzedniej piwnicy, podążasz jednak za nami. I wolisz bardziej kulki zaświecać. Może zapobawisz się znowu kulkami. No, jeszcze chwila. Mhm. No, przejdziemy jeszcze do końca eksploracji. Tam było dobrze. Mhm. Dobra, to się ładnie straszy. Widzicie, prawda, jak się światło załamuje, nie mam pojęcia, czego to jest. Załamuje się? Gdzie? No, w przejściu. Ty... To faktycznie, widzisz? A nie, to od tego, na zielono. No, przybliżenie. Ale jak się... To ja. To ty, tym telefonem tak świecisz. Aha, to może załamujewało się od... Tak, no. A. To niebieskie tak świeci, że to nie. To od fluxa. To flux tak świeci. To flux tak daje taką poświatę. Taką poświatę daje. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Nie nasledujte nas. Loučíme se. No dobra, to eksplorujemy dalej. Tylko trzeba zabrać sprzęt. Nie mam... No. No może. Co? Nie. O, a to jak włączał? Włączył. Ja nacisnął, no. Dobra, dam wszystkie do jednego i... No, wszystkie się wymieni. Czy tej, no nie wiem, która ta była wymieniana, bo była i tak czy siak... Jeżeli się z nami żegnasz, zapal... Na zielono. Na zielono tą piramidę. No. Wszystkie trzeba. Coś mi się tu... A to odkręcił się? No, dokładnie. Na ten się włączył. Śmieją się. No. Ale to idziemy i tak kontynuujemy po prostu eksplorację dalej. No. Do wyjścia już w stronę, nie? Tak.
Leonetę jeszcze. No i jeszcze sobie Leonetę. To może przed czy Leonetę na tym? Lepiej. Nie, bo tam dalej będzie las, to lepiej tutaj. Bo może coś tu, wiesz, między murami. Ale tu ludzi możesz łapać na tej Leonecie, nie? No. Coś chciałem mieć. Tam przy tym, gdzie robiliśmy ten śled... Into. W sumie auto też tam możemy zrobić. Dobra, dawaj to światło. A w lampce? Już. Pyk. No. Także... No jeszcze było 40. Tutaj aktywność jest mała. Mieliśmy jedną odpowiedź. Na zielono, czy ktoś tu jest, a potem potwierdzenie... A później mieliśmy dwa razy na czerwono, ale to był oba... Był ale jeszcze było też potwierdzenie, żeby ktoś jest i jest ich tutaj dużo, a potem... No, na czerwono podejrzewamy, że owad chyba usiadł na... Czy nie podejrzewamy, tylko to jest pewniak, no. Pospali dół. No idziemy dalej, no. A bo ktoś inny jeszcze zwiedza, ale kto by o tej godzinie to przyjechał? No tylko PPI przyjeżdża tak późno na miejsce. Tam są, za ścianą. No nie, to my nie jesteśmy, to my jesteśmy w ogóle z innej strony. Ale tu cieplej, od razu. O, tam. Co? Wyszukaliście duchy? No, no. Fajnie tu. Że Polski znają. Tu jest jeszcze spoko. O. O, tam za nim. Pokraczaj, tutaj. Tam wisiuka te duchy. O, piwnicu. Wow. Jest? Dobra, idziemy. Idziemy. Wow. Tutaj już jest fajna piwnica. Witajcie. Wow. Witajcie. Wow. Fajnie. Tortura tutaj. Tutaj? Ziena, skelet. Ziemski skelet tutaj. Ściana. Tak. W ścianie, że żeński skelet tutaj. Tak. Żeński skelet. Są takie... Tajna chodba. Tajna chodba aż dolu na parkowisko. Aha, czyli tu jest po prostu przejście. Tak. Droga ewakuacyjna, ucieczkowa, tak? Aha, no. Czyli tu jest za tymi, tutaj tymi. Czyli jakbyśmy to pewnie z domu rozkopali, to pewnie się do tego dostali. Nie można. Tylko, że nie da się. No, bo to już jest kamienie. To znaczy, pewnie już zawalone może nawet też. No. Aha. No to jest taka... Najstarsi, z celogrodu najstarsi miejsce. Najstarsze miejsce, aha, najstarsze. No, hej. Fajnie. No to najbardziej podpiwniczone, fajnie też. Dobra, idziemy tam jeszcze popatrzeć. No, idziemy tam jeszcze dalej. No, fajnie. Jakby tutaj byś szukał duchy. Tutaj. Tutaj? Tutaj, no. Ty, a możemy spróbować. Możemy spróbować, nie? Dobra. Jestem włączony na razie. Czuję się. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Fluxa. No, fluxa tylko. Możesz ewentualnie, a nie, bo kulki to tak, teraz nie wiadomo, czy te kulki okej, okay, czy nie okej, okay, te kulki. Ja właśnie pytanie, czy tutaj, gdzie ten szkielet niby był? Ciekawe, że znam. O, kapie tutaj woda. No dobrze, sklep, piwnica. No, sklep, piwnica. Się śmieją, że sklep to... No, dla nich sklep.
to piwnica, a dla nas sklep to sklep, także supermarket, nie? Wyłączmy, nie? Pyk. Przynajmniej to jest... Tak. Puść całe... Czy jest tutaj ktoś z nami? Jest tu niego z nami. Jest tu niego z nami. Zatrzymaj. I potem kolejne pytanie po prostu, jak coś się będzie dziać, nie? Aha, sprawdźcie też, ile ma tam procent ta bateria, bo wsadziłem jedną, która była wcześniej używana. No to spoko. No to mamy odpowiedź, że jest tutaj ktoś z nami. Dobra, czekaj. Czekaj, niech się włączy, niech się zrobi niebieski. Aha, dobra. Okej. Teraz coś podeszło. Tylko przepatrzcie, czy się coś nie chodzi. Nie, teraz nie widzimy. Czy straciłeś tu życie? O. Stracił si tari život. Czaisz? Właśnie tak. I to było odpowiedź na tak? No nie. Czy to było tylko... Sprawdzam. Ja ciebie niczę, no. Ja ciebie niczę. I zdążyło się odpowiedzieć. Tak. Teraz było słuchane. Tak. Ja nie, ja wyciągam jeszcze kadwuję. Czy jesteś tu sam? To już było? Zademonstruję ci, jak to zrobić. Nie. Pytam o to, czy zamówili to kogoś. Nie. Chociaż... Ale to po polsku musisz byś pytać, nie? Jesteś mężczyzną? No to jest. Czy kobietą? Zielona to mężczyzna, czerwona to kobieta. Czerwona kobieta. Zona. Tak, dobrze mówisz. No i zielone, zieloną? Zielone masz, mąż. Masz. Mąż. Mężczyzna. A czekaj, co chcę sprawdzić? Podejdę sobie w jedno miejsce z tym. A, kopą mnie ten, woda. Ja chcę się zgasić, o. Nic, a tu? Teraz nie wiem, gdzie patrzeć. A wiem, co zrobimy. Postawię to tu. Czekaj, tylko muszę znaleźć fajne miejsce. Jest. Podeszło coś. Coś podeszło. Albo tutaj kapie woda, nie wiem czy nie. Nie, chyba nie. Teraz będzie widać obie rzeczy. Wow, no typowa odpowiedź. I jakie było pytanie? Mężczyzna. Tak, na zielono, że mężczyzna, czerwono, że kobieta. Czyli to nie ta kobieta, którą tu znaleźli. Żeński szkielet. No, długa, grube te piwnice tutaj. No, tutaj się znajduje, ewidentnie. Mhm. Właściciel tego miejsca, tutaj jest z nami? Czy tutaj jest z nami właściciel tego miejsca?
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Nie podążajcie za nami. Żegnamy się. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Nie naśladujcie nas. Loučíme se. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Nie naśladujcie nas. Loučíme se. Nie naśladujcie nas. Zielone. No, dzięki. Ja cię. Zielone jeszcze na koniec. I zielone, tak. No, to dziękujemy za odpowiedzi. I zielone to jest jakby po prostu pożegnanie. Zawsze się pytasz, zapal zielone, jak chcesz się z nami pożegnać. I pyk, zielone. Chyba jesteś odpowiedzią tego właściciela. Właśnie. Bo to wcześniej było zadane. Chciałbym się jeszcze raz na zielone, to by było wszystko jasne. No. A tu jest z tych wszystkich piwnic, to jest najchłodniejsza piwnica. Myślę, że tamtymi schodami już jest wejście. Zejście po prostu w tu, gdzie... Aha, tak, 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 tak. No, 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 no. Także jakoś bardzo dużo się nie zachowało. Jest dużo, dużo murów. Tak, tak. No dużo pomieszczeń, przede wszystkim piwnice. Tak, ale to są takie małe. No, nie jest. Małe? Gdyby się nie zawaliły, to byś miał tutaj ładną tam ścieżkę. Tak. Obronne, to tylko tu masz ścieżkę wyjście, pewnie tam gdzieś dałem pod górą, nie? A tutaj znaleźli, taka nie wiem czy legenda, czy to fikcja, ale tutaj podobno znaleźli szkielet kobiety. W tej wmurowane, zamurowane w tej ścianie. Czy to prawda, czy nie, to zobaczymy. Tak, mówił, że kobiety, że żeński, no. Żeński, tak powiedział. Żeński szkielet. Że kobietę, tak. Zobaczymy, przeczytamy sobie tam gdzieś, może znajdziemy informację. Bo to też jest ciekawe, no. A tutaj za tym widać zresztą sklepienie. Jak gdyby nie te kamienie, to byśmy mieli pewnie tunel do wyjścia, ucieczkowy, ewakuacyjny. Dobra, no to dziękujemy. No, latarka. To jest ta lepsza? A i one są wytrzymałe, spokojnie. Wszystko nie, ty tam tylko kawy. Ja tylko K2 tu miałem i mam ją. Latarki mam wszystkie w kieszeni. Tu mam latarkę, tu mam tą rozładowaną baterię, dobra. A ta ma 65, ta wytrzyma, bo to jest długi niwelek. Dwa niwelki używam. Taka piwnica. Pomyśl sobie być wojskowym albo żołnierzem tutaj, uciekającym na przykład do tego tunelu. Z tarczą, z mieczem i z wszystkim. Ale jak tam jest faktycznie, jaka różnica, jakbyś 10 stopni robił, nie? Tak, i tu jest to zejście, nie? Gdzieś te schody. O, czekaj. Dzięki, na razie, trzymajcie się. Ahoj! Tu mały kontakt. Ale coś jest. Coś jest, ale mało. Na razie. Na razie. See ya. No a tu są te schody faktycznie. Tak, i tu mógłbym jeszcze dalej sobie lornetką zrobić, no. Znaczy może nie ze schodów, tylko tam chodzimy na ten... Przedmost, właśnie. O. Czy tam, no dokładnie, przedmość. O, a to widzieliśmy? Nie, jeszcze nie. Nie, bo tu siedzieli. Aha, tak, tak, bo tu siedzieli, no. Następną wyprawę trzeba jakiegoś Czecha zatrudnić. To jest jedna z tych piwnic, co wchodziliśmy. To też jest chyba ta pierwsza. Tak, widzicie sklep? To jest piwnica u nich. Gotowe. Tak. Nie wiem, czy to nie chodzi o słowa sklepienie. Tak, o sklepienia, no. Byliśmy na wieżyczce. Ej, tu już latają te. I tu jest ten. Aha, są numerki, gdzie no byliśmy. Właśnie. No właśnie. 8. Czwórka, piątka. To jest. Tu jest piwnica, w której byliśmy? Czekaj, 5.
Byłem tędy, tak. Mhm. A to na prawo. A, to są te dwie. Tak, one są obok siebie, no. No, to byliśmy. Byliśmy w tych dwóch. Z doby renesansu. Wszystko jest renesansowe mniej więcej. Albo 1640. No, a tu jest ta sala tortur. Tak, 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 no. Jada z okienkiem, a z tym parapetem uceny po manipulacji z premedy usklandynymi w sklepie. Predmety. Nie ze sklepa wcale. Cela. Czyli po prostu, no tak mówisz, sala tortur, cela. Trzymali tam po prostu... Ciekawe, że tam był ten tunel ucieczkowy, a jest cela. Może to było, wiesz, w sumie tunel mógł być zamknięty, a cele też były wykorzystywane jako cele. Idziemy. Także wychodzimy powoli z eksploracji i ze zwiedzania tych ruin, tego grodu. Spróbuję jeszcze pokazać się do mnie. O, no to jeszcze, no nie wiem, czy to będzie coś widać, ale to jak będą dom, tu macie wszystko, wszędzie wszystko też rozświetlałem. To ładnie wygląda. To ładnie wygląda, no. Tu też, ten kawałeczek ściany. No i pokazywaliśmy ładnie te, jak to wygląda, wiesz, zrzut z góry, nie? I bardzo mili Czesi tutaj. I bardzo mili Czesi i bardzo miły przewodnik chyba, który się tam teraz integruje z jakąś, podejrzewamy, chyba wycieczką. Grupą znajomych albo wycieczką. Ognisko sobie robią właśnie na samym, na samym grodzie. Także w miejscu, gdzie zaczynamy... Tak, to idziemy tutaj zrobić nam takie małe auto. Iwan, tędy! O, ktoś idzie, ale to już z muzą. Kończymy przygodę w tej osadzie Wittstein. W grodzie, w osadzie Wittstein. No... Spotkaliśmy miłych Czechów. Tak, dokładnie, mili Czesi. No. Jedny, wśród nich był chyba przewodnik, bądź ktoś, kto zarządza samym grodem, pilnuje go, żeby tam był porządek, żeby się nic bardziej, nic nie stało tam. Nikt nie zakłócał porządku. Postęp tej eksploracji, coś się zachowało. Zachowały się fajne mury, podpiwniczenia, piwnice się zachowały, w których zrobiliśmy sesję. Byliśmy w trzech takich. W których jesteśmy... No. Po których, no my jesteśmy w szoku, co się tutaj wydarzyło. W pierwszej było pierwszej ciekawie. Było bardzo ciekawie, w pozostałych też coś się działo, ale po pierwszej ale już tak mniej, jesteśmy mniej. Bardzo, no w pełni, ja jestem naprawdę zszokowany po prostu, co się stało po tej pierwszej. I bardzo ładna, bardzo ładnie zachowane ruiny, to nam się mega podoba. No. Fajna wyprawa w ogóle. Ciężko było. Ciężko było tu też wyjechać, nie? Też. Troszkę wysoko. No na samym, no wzgórzu się znajduje sam. Drogi kręte. Droga kręta, tak. I wyszło to też tak z przypadku, bo w sumie mieliśmy troszkę inne plany, ale tam one zbytnio nie wypaliły zbytnio i pokazało się, wczytało się w sumie na GPS-ie. Coś obok fajnego się pokazało właśnie na mapce. Tutaj, to miejsce. Gdzie właśnie... Także myślę, że pokazaliśmy coś, czego jeszcze praktycznie żadne grupy za bardzo nie pokazały. Nie pokazały, chyba że ktoś był, przeglądniemy to. Tak. Czy ktoś tu był może z naszych rodaków, innych grup. Paranormalnie. Dokładnie. Dziękujemy za oglądnięcie odcinka. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Więc widzimy się na kolejnym materiale. A my jedziemy do domu, jesteśmy właśnie tutaj na wyjeździe już. Mhm. W sumie tu powinno się zacząć intro, ale wjechaliśmy dalej i zrobiliśmy tam przy tej takiej ładnej pamiątkowej kapliczce. No. Także dzięki za oglądanie. Na razie.